światem zakulisowo rządzą potężni i potwornie źli ludzie. Trzymają ludzi w szachu. Chcą zgotować na planetę więzienie, dystopię, cyfrowy komunizm, zero prywatności, zero własności, zero wolności jakiejkolwiek, w tym wolności słowa, zero prawa własności, a wszelkie sprzeciwy będą tłumione za pomocą cenzury internetu i innych form cenzury i permanentnej inwigilacji. Oni chcą pełnej kontroli. Chcą, byśmy mieli chipy jako pieniądz cyfrowy, który będzie nam można w każdej chwili zlikwidować, jeżeli będziemy im nieposłuszni. Ba nawet będzie wymóg, żeby w jakimś ustalonym z góry przez nich terminie wydać środki w chipie, bo inaczej przepadną. Chcą nam zrobić zamordyzm na skalę światową, a w przyszłości obozy FEMA. Oni chcą zrobić nowy porządek świata z chaosu. Żeby to zrobić, muszą zburzyć stary świat i pozbyć się ludzi, którzy bronią starego porządku świata. Będzie też system oceny obywateli, nawet na przykład jak będzie się segregować śmieci, to będą punkty ujemne, jak nie posegregujesz tak jak trzeba. Dodajmy do tego, że w przyszłości bez kodu QR nie wejdziesz do sklepu i nic nie kupisz. Jeszcze w dodatku tej jesieni i zimy mogą wyłączać prąd i gaz i będzie ciężko się spiknąć ludziom na protesty i cofną nas do średniowiecza.